Laura, masz 20 lat, a to oznacza, że w 2050 roku, czyli w roku, w którym Europa ma stać się neutralna klimatycznie, będziesz miała około 50 lat. To oznacza, że następne 30 lat twojego życia to będzie czas wyrzeczeń, decyzji trudnych, konsumenckich, życiowych. Czy ty i twoje pokolenie jesteście na to gotowi? Jak najbardziej. Ja myślę, że wszyscy musimy być gotowi na te wyrzeczenia, bo jeśli spojrzymy na to z tej strony, że realnie odczuwamy skutki stale pogłębiającego się kryzysu klimatycznego i tak na dobrą sprawę z mojej perspektywy żyję w kraju, który z obecną polityką klimatyczną mógłby nie mieć nic wspólnego, to przyznam szczerze, że widzę tą gotowość przede wszystkim w młodym pokoleniu, bo to młode pokolenie wychodzi na ulicę, protestuje przeciwko nieodpowiedzialnym decyzjom polityczek i polityków, przypomina im, jakie decyzje tak na dobrą sprawę powinni podejmować i łapie na kłamstwach, tak jak chociażby ostatnia kampania z polityką energetyczną i ile ona nas kosztuje. Natomiast jeżeli spojrzymy na to z tej strony, że przez lata poprzednie pokolenia, można powiedzieć, zaniedbywały po prostu politykę klimatyczną, ale też dbanie o środowisko, to kto jak nie młodzi? Jeżeli spojrzymy na statystyki chociażby dotyczące tego, ile młodych osób jest na diecie roślinnej, czy to wegetariańskiej, czy wegańskiej, to już jest zmiana. Nie zgadzamy się po prostu na to, żeby hodowle przemysłowe wpływały aż tak bardzo na emisję gazów do atmosfery, co też pogłębia kryzys klimatyczny. To też coraz częściej decydujemy się na korzystanie z transportu zbiorowego, co również pozytywnie wpływa na środowisko, ale też przede wszystkim cały czas dokształcamy się w kwestii tego, jak wybierać fair, jak być świadomą konsumentką, tudzież świadomym konsumentem. I po prostu wydaje mi się, że nawet jeżeli te decyzje na początku nie przekonują wszystkich i nawet teraz to, co wydaje nam się dzisiaj abstrakcyjne i wydaje nam się, że nie jesteśmy na to gotowi, jest dla nas odległe, to jednak z upływem kolejnych miesięcy i też niestety, ale z coraz dotkliwszym odczuwaniem skutków tego, co się dzieje, będziemy te decyzje podejmować. Laura, jesteś niemalże równolatką Grety Thunberg, osoby, która wyprowadziła setki tysięcy, jeśli nie miliony młodych ludzi na ulicę właśnie w proteście przeciwko polityce, dotychczasowej polityce rządów na całym świecie. Dlaczego to właśnie w waszym pokoleniu wybuchła taka wielka niezgoda na dotychczasową politykę klimatyczną? Ja osobiście noszę w sobie dużo żalu, że poprzednie pokolenia zaniedbały sprawę, ale też wiem, że była to kwestia świadomości społecznej. Wcześniej nie mówiło się dostatecznie dużo o tym, jak należy działać na rzecz klimatu. Nie było w ogóle takiego pojęcia jak kryzys klimatyczny w podręcznikach czy też w szkołach. Natomiast warto spojrzeć na to z tej strony, że Gen Z, czyli właśnie te moje młodsze pokolenia, rówieśniczki i rówieśnicy, jesteśmy trochę bardziej świadomi problemu. I widać to właśnie, gdy wychodzimy na ulicę, gdy po prostu zadajemy polityczkom i politykom, spotykając ich podczas różnych wydarzeń, coraz dociekliwsze pytania, gdy moje koleżanki jadą jako alternatywna delegacja na szczyt klimatyczny do Glasgow, bo zdają sobie sprawę z powagi problemu. I myślę, że jest to trochę taka naturalna kolej rzeczy, że to teraz my musimy pokazać dorosłym, że sorry, tutaj trochę zaniedbaliście sprawę, ale jesteśmy gotowi do współpracy międzypokoleniowej, bo chodzi o przyszłość naszego wspólnego domu. Co według ciebie jest ważniejsze w osiągnięciu tego sukcesu, jakim jest dojście do neutralności klimatycznej? Pojedyncze, partykularne, osobiste decyzje każdego i każdej z nas, czy może zmiana systemowa, zmiana całego systemu politycznego i gospodarczego? Myślę, że obydwie kwestie są tak naprawdę bardzo ważne i muszą iść ze sobą w parze, jeśli chodzi o Fit for 55. Ponieważ jeżeli spojrzymy na to z tej strony, że już teraz te decyzje konsumenckie wpływają na system i na funkcjonowanie gospodarki, no właśnie na przykład sprzedaż mięsa, czy też wybieranie bardziej ekologicznych zamienników, to jednak widzimy, że ta świadomość wśród ludzi wzrasta. No ale zmiany systemowe są przede wszystkim tymi najważniejszymi zmianami, ponieważ właśnie o to ciśniemy polityczki i polityków na protestach podczas różnych wydarzeń, kiedy na przykład jeździliśmy na wiece polityczne i zadawaliśmy te bardzo niewygodne pytania, ponieważ wiemy, że to właśnie system będzie przekonywał tych nieprzekonanych i te nieprzekonane. Musimy po prostu zdać sobie sprawę z tego, że moment, w którym się znaleźliśmy, ten punkt jest naprawdę krytyczny i to nie jest czas na gdybanie na to, że może warto odpuścić ten jeden tor i bardziej przycisnąć drugi. Nie, te decyzje muszą być podejmowane w taki sposób, aby ich skutki były dla nas jak najbardziej korzystne i także dla planety, bo to właśnie o to chodzi.